Obok kwiatów bielizna wybierana jest najczęściej jako prezent z okazji Dnia Kobiet. O ile panowie nie mają problemu z wyborem koloru i fasonu, może on pojawić się w doborze odpowiedniego rozmiaru. Do niedawna wybór bielizny przez panów wywoływał w nich stres i zdenerwowanie. No już nie widać takiego zdenerwowania. Też podróżują wraz ze swoimi paniami po sklepach, więc znają preferencje, znają kolory, które lubią. Jednak coraz częściej dzięki wspólnym zakupom z paniami panowie poszerzają swoją wiedzę i takie zakupy nie stanowią dla nich większego problemu. Myślę, że oprócz kwiatów, które też są obowiązkowe dla panów, bardzo często panowie próbują pani kupić komplet bądź też jakąś sexy koszulkę. Jeśli chodzi o fasony, które są wybierane, to panowie bardzo często kierują się już wcześniejszymi wyborami pań, czyli jeśli pani już ma dobrze dobrany biustonosz, to wzorują się też na tym, co widzą w szafie, co ewentualnie wcześniej już z panią kupowali w sklepie, bo bardzo często zdarza się, że panowie przychodzą ze swoimi żonami, ze swoimi paniami, prawda, życia i dobierają też na miejscu biustonosz, wybierając, oczywiście też pomagając w wybieraniu koloru. Prezent nie zawsze jest niespodzianką, ponieważ panowie dla pewności wolą przyjść ze swoją ukochaną, jednak w tym przypadku liczą się przede wszystkim szczere chęci. Zdarzają się również i tacy, którzy kryją się wcześniejszymi wyborami i precyzyjnie potrafią określić odpowiedni rozmiar. Jeśli chodzi o nasz sklep, to jest to stały asortyment. Na pewno mamy specjalne promocje też dla panów i dla pań z tej okazji. Na pewno panowie wybierają na ten dzień kolory. Rzadziej właśnie czarne biustonosze, rzadziej białe biustonosze, bardziej chcą panią zaskoczyć. Do tego oczywiście w komplecie kupują majtusie bardzo często, czy pończochy i oczywiście chcą, żeby też to było opakowane jak najładniej. Najważniejsze jest, aby wybrany komplet bielizny był miłym zaskoczeniem dla pani. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet dla pań zostały przygotowane specjalne oferty promocyjne od 10 do nawet 30%. Dla panów przy wyborze prezentu liczy się estetyka bielizny oraz samego opakowania, w którym będzie znajdował się prezent. Taki prezent zdecydowanie można nazwać udanym, ponieważ przyniesie radość nie tylko paniom.